Siema, witam Was ponownie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przygotowałem dla Was pakiecik Avicularia, ponieważ przyszła mi paczka od Bartka. Bartek, bardzo Cię pozdrawiam i dziękuję za te pająki. Więc tak, paczka zawierała Avicularia Peru Purple, powylinkowa, jest naprawdę piękna, to Wam pokażę za chwilę. Avicularia Metallica White Hairs, dostałem dwie takie sztuki. Oczywiście pokażę Wam jedną i tą większą, bo jest naprawdę spoko. I Avicularia Purpurea. To jest taki podrostek, samiczka. Jest cała czarna, co zobaczycie za chwilę, więc pewnie jest przed wylinką. Nie będzie miała tych oszałamiających fioletowych kolorów, ale to i tak Wam ją pokażę. Oraz Avicularie, które miałem już wcześniej. Będzie to Avicularia Minatrix oraz Avicularia. Też taka dość duża samiczka powylinkowa. Zapraszam Was do oglądania. Na pierwszy ogień leci Avicularia Peru Purple. Oczywiście występuje w Peru. Jest uznawana za największy gatunek ze swojego rodzaju, ponieważ osobniki mogą mierzyć nawet 8 cm ciała z rozpartymi odnóżami do 18-20. Jest naprawdę pięknie ubarwiony. Jak widzicie, jest strasznie skryta, ale za chwilę ją poruszę i zobaczycie jej piękny tyłeczek i kolorki. Oczywiście jad słaby, myślę, że jest polecana dla początkujących, jeżeli ktoś lubi wolne pająki, takie są właśnie one. Udało się ją nawet nieźle ustawić. Jak widzicie, jest naprawdę spora. Świeżo po wylince wygląda oszałamiająco. Te włoski, które są różowawo-czerwone. O, lekko ją popchnąłem, ale spróbujemy ją cofnąć. Wracaj, malutka. Wracaj. Jest strasznie nieśmiała. Chciałbym Wam pokazać z bliska ten karapaks, bo on delikatnie wpada w fioletowy kolor. Taki różowy. I odłok. Wracaj. Pokaż się. Mam wrażenie, że ten pająk nigdy nie chce Cię ugryźć. Wręcz czasami ciężko z nim jakkolwiek operować, bo nie chce ruszać się z pojemnika. Wszystkie Avicularie robią na mnie niesamowite wrażenie. Oczywiście jest też masa innych super pająków, które posiadam, którymi się jaram, ale jednak te są bardzo urokliwe i myślę, że każdy powinien je mieć u siebie. Zaraz pokażę Wam inne Avicularia, ale tej może jeszcze uda się zrobić jakieś fajne zbliżenie, tak żebyście mogli zobaczyć te ekstra kolorki. Myślę, że takie wystarczy na tyle, aby móc porównać te Avicularie z innymi, które Wam za chwilę pokażę. Chyba nam ucieka, nie ma ochoty współpracować. Druga to Avicularia Metallica White Hairs. Jest to drugi pająk z paczki Bartka. Występuje w Surinam i Guajanie Francuskiej. Jeżeli chodzi o Surinam, to występuje tam też Teraphosa Blondi i nawet trochę czytałem informacji, chciałbym się tam kiedyś wybrać, ale podobno samemu trochę ciężko. Lepiej z kimś, żeby Ci nery w dżungli nie wycięli tubylcy. Ale tak to spoko. Tylko niech się to wszystko skończy, cała epidemia i ruszamy. Z Amsterdamu podobno jest najtaniej, bo jest to kolonia holenderska, albo była kolonia holenderska. Tak czy inaczej, urzędowym jest niderlandzki język. Przechodzimy dalej do pająka, tego, którego tutaj mam, a nie o tych, co mam w planach. Jak widzieliście, u Avicularia Peru Purple te włoski były znacząco różowawo-fioletowe. Tutaj jest trochę różowych, ale przeważnie one są dużo jaśniejsze. Karapaks u poprzedniej sztuki padał lekko fioletowy. Obie sztuki były bardzo spokojne, nie sprawiły mi żadnego problemu. Może uda się jeszcze trochę na nią zbliżyć. Teraz chyba dość dobrze widać te białe włoski. Mam dwie takie sztuki, pokazuję Wam tę większą. Tamta niech sobie rośnie. Będę musiał sprawdzić, od ilu DC można je dopuszczać. I pewnie będę szukał samca za jakiś czas. Bardzo podoba mi się w Avicularyach to, że mają te przecudowne skarpeteczki. Jest to naprawdę super. Chyba nie chce nam współpracować. Wystraszyła się, bo prawdopodobnie na nią dmuchnąłem. Jak operuję przy nich, to gdy na nie patrzę, to ma się ochotę je naprawdę pogłaskać, bo są puszyste. Ostatnie rzuty na tę sztukę, bo są to dość delikatne pająki. W hodowlach bardzo często padają bez powodu.
ale też są polecane dla początkujących ze względu na słaby jad i nieagresywny temperament. Wolą zdecydowanie uciec niż kąsać. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakakolwiek wykazała agresję w stosunku do mnie. Może po prostu kiedyś zgubi mnie ta pewność siebie. Mam nadzieję, że nigdy się nie zawiodę na nich i dalej będę mógł mówić to, co przed chwilą powiedziałem. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o tę sztukę. Możemy przechodzić do następnej. Tutaj Avicularia minatrix. Akurat ją ciężko pomylić z jakąkolwiek inną, ponieważ ma te charakterystyczne pasy na odwłoku. Myślę, że dwie poprzednie niewprawne oko może pomylić, ponieważ są bardzo do siebie podobne. Tutaj bez wątpienia to jest Minatrix. Z własnych obserwacji powiem Wam, że to moja najżwawsza z Avicularii. Zawsze chętnie chodzi, chętnie biega i skacze, więc jestem przy niej najbardziej ostrożny. Jest to najmniejsza z Avicularii. Samica dorasta do 4-4,5 ciała, a dorosłe są już przy 3-3,5. Można próbować dopuszczać. Rozpiętość odnóży od 9 do 10 cm. Występowanie to Wenezuela. Tutaj mam sztukę przed wylinką, ponieważ tak jak mówiłem Wam w którymś filmie, robiła charakterystyczną cienką sieć. Za chwilę Wam ją pokażę, więc nie chcę jej bardzo stresować. Zrobię jeszcze tylko kilka zbliżeń na ten piękny odwłok i chowam ją z powrotem. Udało się ją na chwilę zatrzymać. Pamiętajcie, ona jest przed wylinką i te kolory są już wyblakłe, więc pewnie wrzucę na Facebooka zdjęcie, jak ona będzie po wylince. Swoją drogą dopuszczałem ją, ale spodziewam się wylinki, więc mogłem sobie pozwolić na wyjęcie jej. Myślę, że kokonu z tego nie będzie. Tyłek nie urósł jej jakoś znacząco, więc będę próbował na następnej wylince. Jest naprawdę super. Szkoda, że są takie malutkie, bo są naprawdę niesamowite. Jeszcze tylko zerknijcie na tą sieć. To właśnie o niej mówiłem na moim filmie, że jest charakterystyczna, gdy pająk zbliża się do wylinki. Jak widzicie, jest strasznie delikatna. Tak się właśnie pająk bunkruje. Gdyby to był kokon, to ta pajęczyna byłaby dużo bardziej mocniejsza. Przynajmniej tak spotykałem się w przypadku moich Caribena wersji Color. One te pajęczyny budowały mocne, nic nie prześwitywało, a tutaj taka delikatna, lekka osłonka, żeby nic się tam nie dostało. Ona poleciała sobie już tam dalej. Oczywiście też widzę pokarm. Ja go zaraz złapię, to co uda mi się wyciągnąć, żeby nie przeszkadzało jej przy wylince i jej nie stresowało. Szkoda trochę, bo liczyłem na kokon, ale tak bywa. Nic się nie przewidzi. Avicularia, Avicularia. Ta też niedawno przeszła wylinkę. Z takich szybkich informacji to występuje w Ameryce Południowej, w górnych partiach lasów deszczowych, na terenie Wenezueli i Brazylii. Koronach drzew. Ptasznik doskonale pływa. Zaobserwowano ogromną różnorodność odmian geograficznych barwnych. Jak widzicie, jest łudząco podobna do dwóch poprzednich gatunków, ale Avicularia Peru Purple miała ten karapaks wpadający w fiolet, lekko różowawy, tak Metallica bardziej niebieski. Też posiada charakterystyczne skarpetki, ja to tak nazywam. Nie wiem, czy będzie dobrze widać na filmach różnicę między nimi. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam wyjaśniłem, jak to mniej więcej wygląda, ale ostatnia Avicularia, którą Wam pokażę, jest też trudna do pomylenia, ponieważ będzie to Avicularia purpurea, która charakteryzuje się naprawdę fioletowym, pięknym kolorem. Moja jest akurat przed wylinką, więc pewnie będzie czarna, ale mam nadzieję, że tego fioletu uda się to chociaż trochę złapać. Gdyby ktoś miał samca do niej, to bardzo chętnie przyjmę. Byłoby super. Jak widzicie, spokojne, puszyste. Muszę jeszcze ją wykarmić, bo dopiero by zaczęła jeść po wylince. Piękna. Zanim zrobię jakieś zbliżenia, chcę Wam pokazać, ile skubana nastukała sieci od wczoraj. Ale zakładam, że przygotowuje się do wylinki i to dlatego tak szybko tej sieci dużo zrobiła. Jest naprawdę bardzo czarna, fioletu u niej w ogóle nie widać,
ale może się uda coś złapać pod lepsze światło. Udało się ją zatrzymać na chwilę. Teraz dobrze widzimy ten delikatny fiolet, choć na pierwszy rzut oka wygląda na aksamitno-czarną. Jeżeli chodzi o podstawowe informacje o tym pająku, to samice dorastają do 5-6 cm ciała, z rozpiętością odnóży wynosi około 12-13. Samce oczywiście mniejsze od samic. Ptasznik ten występuje w Ekwadorze, zamieszkuje tam lasy deszczowe, gdzie buduje gniazda z pajęczyn w koronach drzew. Oczywiście jak wszystkie awikularie, Purpurea jest stosunkowo łagodnym pająkiem, rzadko atakuje, nie wyczesuje włosków parzących, nie kopie norek, swoje gniazdo umieszcza zazwyczaj wysoko. To chyba tyle z takich krótkich informacji. Możemy się napatrzeć, jak ona jest cudowna. Już nie mogę się doczekać, jak przyjdzie wylinkę. Myślę, że chyba jej poświęcę dodatkowy odcinek, ponieważ wiem, że dorosłe osobniki, większe osobniki są bardzo piękne, a ten na razie zbliża się do wylinki i te kolory ma zwyczajnie wyblakłe. Szkoda straszna, ale na pewno podzielę się z Wami, kiedy ona wylinkę przejdzie. Jeszcze szybkie zbliżenie na nią. Jak widzicie, nie da się pomylić, jeżeli chodzi akurat o nią. Jest naprawdę charakterystyczna. Tak samo jak Minatrix. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się je rozmnożyć. Będę bardzo szczęśliwy, ale to jeszcze długa droga, ponieważ to jest malutki osobnik, ma około 3,5 dc. To ja jej daję spokój, niech ona sobie spokojnie przechodzi tę wylinkę. Jeszcze wrzucę jej jakiegoś karaczana, może będzie chciała zjeść, zobaczymy. I zapraszam Was do zakończenia. Dzięki za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli mam nadzieję... Dzięki za obejrzenie mojego materiału. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Nie chcę przypominać o tym na każdym filmie, ale jeżeli się podobał, zostaw suba, zostaw lajka, zostaw komentarz, będzie mi bardzo miło. Dajcie też znać w komentarzach, czy możecie kliknąć dzwoneczek, bo od 2 tygodni z tym walczę i podobno nie można. Znaczy, niektórzy mogą, a niektórzy nie mogą i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. I więc razem może to sprawdzimy, byłoby super. Trzymajcie się, do następnego, pa!